Tomasz Machała, witam Państwa. Jesteśmy w Sopocie na Europejskim Forum Nowych Idei. Ze mną prezes Totalizatora Sportowego Wojciech Szpil. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie prezesie, tutaj w Sopocie różne firmy przez ponad dwa dni stawiają różne recepty i mają różne pomysły, jak wyciągnąć europejską gospodarkę z kryzysu, może obniżając koszty pracy, może innowacyjnością. I przez bardzo wiele godzin słyszymy różne idee, jak na forum idei. Pana firma wystąpiła, powiedziałbym, ze śmiałym pomysłem, adresując swój panel, czy kultura uratuje europejską gospodarkę. Nie za śmiałe to stwierdzenie? Myślę, że nie za śmiałe, biorąc pod uwagę, że kultura i sztuka otacza nas bez przerwy, cały czas. Wyobraźmy sobie Europę bez sztuki i kultury. Pewnie bylibyśmy taką pustynią, gdzie ludzie biegaliby pewnie na Golasa. Trudno mówić o innej sztuce niż tą, która wykreowałaby natura. A czy nie wiem, czy mogę sobie wyobrazić Europę bez kultury, ale pewnie mogę sobie wyobrazić Europę bez pieniędzy na kulturę, zwłaszcza w czasach kryzysu gospodarczego. Pieniądze to nie wszystko. Ja myślę, że potrzeba rozmowy na ten temat i działania w tym zakresie to nie tylko pieniądze. Znaczy, pamiętajmy o tym, że ludzie i same chęci wystarczą czasami do tego, żeby zmieniać świat. Zmieniajmy kulturę. Twórzmy nowe rzeczy. Totalizator, Lotto, parę pewnie waszych produktów, taka zapytana w Sopocie, w Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie, Rzeszowie osoba wymieni, ale no wśród nich nie będzie pewnie żadnego związku pana firmy z kulturą, może poza kulturą grania. Jaki jest związek Totalizatora z kulturą? Ja myślę, że to jest swego rodzaju kultura życia. Ludzie są i grają, będą grali. W ramach naszej oferty tych produktów, które mamy, to tak naprawdę to nie jest nawet gra. To jest pewna swego rodzaju zabawa, rozrywka, to są emocje. I w ramach tych emocji, które proponujemy, to jest swego rodzaju zwycięstwo, wygrana, kupując taki kupon, lub też wygrana w postaci takiej, że wszystkie pieniądze czy dopłaty, które są realizowane z tych pieniędzy, trafiają na określone cele, również na Fundusz Kultury, gdzie pójście do muzeum, pójście na wystawę, pójście na koncert, do teatru, to również jest finansowane z tych środków, które ten gracz wpłaca do nas w kolekturze. A jak ten system działa? Bo pewnie wszyscy lepiej niż dopłaty Totalizatora rozumieją, jak działa akcyza na paliwo, jak działa akcyza na alkohol, jak działa akcyza na papierosy. No jest jakaś, trzeba coś zapłacić więcej jakiegoś podatku, minister finansów bierze to do jakiejś swojej puli i następnie wydaje na co chce. Jak to tutaj działa w przypadku Totalizatora i dopłaty? W przypadku Totalizatora działa to w ten sposób, że ustawa zapewnia określone środki, w zależności od tego, czy to jest gra liczbowa, czy loteria, od 25% do 10% od zakładu trafia na określone fundusze kultury i fundusz sportu, jak i fundusz związany z walką z uzależnieniami hazardowymi. Te fundusze, które są zasilane z naszych pieniędzy, z pieniędzy grających, są powołane po to, żeby rzeczywiście po pierwsze wspierać sport, wspierać kulturę i one w dużej mierze to robią. Jeżeli weźmiemy pod uwagę rok 2012, gdzie ponad 700 milionów złotych trafiło na te fundusze. Z tego na Fundusz Kultury prawie 100, bodajże 30 milionów. To jest potężna kwota, którą to Polacy zasilili tak naprawdę ten fundusz i one w określony sposób rozdysponowane przez ministra kultury są podzielone w określony sposób. Pan mówi o kilkuset milionach. Jest w materiałach prasowych, które dostaliśmy, jest informacja, że w latach 2003-2012 to było 1,3 miliarda złotych, które poszły na Fundusz Promocji Kultury. Czy jakieś znaczące osiągnięcia, znaczące miejsca polskiej kultury z tych pieniędzy zostały wsparte, utworzone, działy się? Czy one się działy i dzieją? Trudno mi się dzisiaj odnosić do poszczególnych elementów ze względu na to, że one są rzeczywiście dzielone w zależności od potrzeb i zapotrzebowania poszczególnych stowarzyszeń, poszczególnych muzeów, teatrów, poszczególnych samorządów. Natomiast na dzień dzisiejszy warto wspomnieć o tym, że zaczynamy o tym mówić głośno. My dzisiaj już w tej chwili mówimy głośno, gdzie to rzeczywiście trafi. Podajemy listę, w jakiej kwocie różnego rodzaju inicjatywy zostały zasilone. Jak również mówimy o tym, jak działania marketingowe, które prowadzimy, są również działaniami, które wspierają innego rodzaju działania, typu, nie wiem, Muzeum Utracone, czy chociażby Warszawa 1935, film, który został zrealizowany, pokazujący Warszawę, jak wyglądała przed wojną, ale one nie są z tego funduszu, tylko z innego.
Pamiętajmy o tym, że totalizator sportowy w ramach swojej misji realizuje misje związane ze sztuką, kulturą, jak i ze sportem. Czy pieniądze, które idą z totalizatora na kulturę, sztukę, to są wyłącznie te, które pochodzą z dopłat od graczy, czy też jakieś środki własne, jeśli tak mogę powiedzieć, spółki? O tym wspomniałem właśnie, o środki własne, w sensie stricte marketingowe, również idą na zasilenie szeroko pojętej kultury. Myślę, że będziemy o tym mogli się przekonać w najbliższym czasie, gdzie rzeczywiście wystartuje również kampania marketingowa mówiąca o tym głośno, że totalizator, gracze grający i bawiący się z nami zasilają kulturę w szerokim tego słowa znaczeniu z dość dużym strumieniem pieniędzy. A czy panu tutaj zależy na uświadomieniu tych, którzy grają w kolekturach totalizatora, że te pieniądze, które oni przynoszą do pana firmy, potem bezpośrednio wspierają kulturę, więc że tymi mecenasami kultury są gracze, tak samo jak i firma. Głównie gracze. Ja jestem przekonany, że ci, co grają, to wiedzą. Natomiast społeczeństwo również powinno wiedzieć, że bez tych środków rzeczywiście polska kultura, jak i polski sport byłby niedofinansowany, i to bardzo. Jeżeli sobie wyobrazimy, że rzeczywiście ponad 700 milionów chociażby poszło w zeszłym roku na określony fundusz związany ze sportem, no to są potężne pieniądze. I tutaj trudno mówić o niedoinwestowaniu sportu, niedoinwestowaniu kultury. Te pieniądze są. Cała zabawa polega na tym, żebyśmy wiedzieli, w jakiej formule i gdzie te pieniądze trafiają później. Żeby one rzeczywiście zostały wydane z sensem. Tak, żeby to było zauważalne. Bo to, że one są, to my wiemy. Pytanie, gdzie one trafiają. W jaki sposób można zobaczyć, namacalnie się przekonać, że rzeczywiście one poszerzają te dobra kulturalne, poszerzają te obiekty sportowe, czy zasilają imprezy sportowe, czy kulturalne, które zdarzają się w Polsce. A ten system, który został w Polsce stworzony do finansowania, czasem po prostu finansowania kultury i sztuki z dopłat, jak on się ma do krajobrazu europejskiego? Znaczy firmy podobne jak pana są przecież w wielu innych krajach. Na całym świecie rzeczywiście jest tak, że loterie narodowe wspierają sport i wspierają kulturę w szerokim tego słowa znaczeniu. Zarówno w Skandynawii, w Austrii, w Niemczech jest dużo różnych, na przykład takich funduszy celowych, tak jak u nas, gdzie trafiają, chociażby Opera Wiedeńska w Austrii jest finansowana bodajże rocznie, to jest ponad 170 milionów euro, które trafia na zasilenie działania tego obiektu w Wiedniu. Także tu mówimy rzeczywiście o dużych pieniądzach, nie tylko w kontekście polskim, ale również w kontekście europejskim. A te nakłady, czy procent dopłaty, czy procent zakładu, który jako dopłata idzie na wspieranie, jak się ma ten w Polsce do konkurencji, w cudzysłowie, no nie konkurujecie rynkowo w innych krajach, powiedzmy Unii Europejskiej? To jest różnie. Znaczy nie ma, na pewno nie funkcjonuje system dopłat tak, jak funkcjonuje to w Polsce. Poza Polską bodajże Rumunia ma tylko dopłaty. Natomiast tam funkcjonuje zupełnie inny podział. Pieniądze, które trafiają w formie podatków, trafiają na określone cele. W związku z tym tam jest troszeczkę inny system, natomiast założenie jest podobne. Pamiętajmy o tym, że w ogóle totalizator sportowy powstał w 1956 roku jako inicjatywa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, żeby zasilać polski sport, żeby stworzyć rzeczywiście pewną ideę finansowania polskiego sportu. Także to między innymi totalizator sportowy, bo losowaliśmy wtedy może nie cyferki i numerki, tylko losowaliśmy dyscypliny sportowe, stąd totalizator sportowy. Natomiast poszerzeniem tej działalności sportowej rzeczywiście były inne działania związane z kulturą. Myślę, że to jest, jesteśmy chyba jedyną taką instytucją w Polsce, która powinna o tym mówić głośno, bo zasługujemy na to, żeby nie chować się za drzwiami, tylko stanąć w tych drzwiach i krzyczeć głośno. Rzeczywiście wspieramy sport, wspieramy kulturę, ale to dzięki wszystkim grającym. To nie jest tak, że to jest hazard. To jest rzeczywiście dla wielu swego rodzaju taki trochę wstydliwy temat, ale myślę, że nie powinniśmy się niczego wstydzić. Na całym świecie ten biznes funkcjonuje i funkcjonuje bardzo dobrze, przynosząc bardzo dużo pieniędzy poszczególnym państwom. Stąd też w Polsce powinniśmy również o tym głośno mówić, ze względu na to, że im więcej będziemy grali, tym więcej będziemy mogli przeznaczyć środków na kulturę i sport. A czy w budżecie ministra Zdrojewskiego teraz, czy każdego innego ministra kultury i sztuki w polskim rządzie, czy te pieniądze, które dostaje od graczy przez totalizatora, czy to są istotne w jego budżecie? No jeżeli założymy, że to jest rocznie około, powiedzmy, nie wiem, 130 milionów, wydaje mi się, że tak. Biorąc pod uwagę
że budżety ministerialne są budżetowane ze środków państwowych. Mhm. My w ramach naszych dopłat zasilamy znacznie. Rozumiem, że minister kultury ma powody, żeby być wdzięczny graczom. Ja myślę, że graczom pewnie tak, natomiast zarówno on, jak i my realizujemy pewną wspólną politykę zasilania tak naprawdę tej kultury, szeroko pojętej sztuki, tak żeby Polska była nie takim kopciuszkiem na tym rynku europejskim, ale rzeczywiście znaczącym graczem. Pamiętajmy o tym, że ktoś by mógł powiedzieć, a dlaczego? Ja myślę, że młode pokolenia, które czekają na to, żeby odnieść się do pewnej historii, która gdzieś tu jest za nami, chciałby się też odnosić do pewnych wartości, które też ta sztuka ze sobą niesie. Ja myślę, że to jest właśnie ten element, który gdzieś tam wszystkich nas łączy. To są pewne wartości, o których mówimy, które tworzymy, pewne wzorce, które powinny się pojawić. I my jako spółka monopolista Skarbu Państwa powinna te rzeczy realizować i mówić o tym głośno. A czy ci grający, albo pan, albo pana firma, macie jakiś bezpośredni wpływ na to, czy te pieniądze na kulturę idą raczej na Kossaka, czy raczej na młodą polską sztukę, raczej na renowację jakiegoś budynku, czy raczej na budowę, nie wiem, Centrum Sztuki Współczesnej? Dzisiaj nie mamy wpływu żadnego, szczerze powiedziawszy. Natomiast z chęcią byśmy się pochylili nad różnymi decyzjami, które są w tym zakresie podejmowane, tak żeby wesprzeć te działania, również naszymi działaniami marketingowymi. Pamiętajmy o tym, że te pieniądze, które wpływają do nas, one są w 100% państwowe, w cudzysłowie. Także tutaj nie mówimy o dziwnych działaniach, które by przekładały się na wydawanie pieniędzy w sposób nijaki. Mówimy o wydawaniu pieniędzy w sposób sensowny, czyli w inwestowanie albo w obiekty, albo w sztukę, albo w kulturę i mówienie o tym głośno. My jesteśmy od tego, żeby zbierać te pieniądze i mówić o tym głośno. Teraz jest całkiem fajna koncepcja w polityce i takiej samorządności, czyli te budżety obywatelskie, żeby jakąś część pieniędzy dać ludziom do decydowania. I tak sobie myślę, że na przykład to by była, na co przeznaczyć jakąś część może tych pieniędzy na kulturę czy na sport, to pewnie by była jakaś taka rzecz, gdzie ludzie mogliby mieć trochę więcej pewnie głosu, skoro to oni te pieniądze dają. Być może tak, natomiast pamiętajmy o tym, że są pewne plany również związane z realizacją szeroko pojętego programu związanego z kulturą i sztuką, czy poprzez ministerstwo, czy poprzez inne stowarzyszenia. A myślę, że ci wszyscy ludzie mogą realizować się również w innych miejscach. Takie ogólne pospolite ruszenie być może nie byłoby najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie, natomiast nie ulega wątpliwości, że precyzyjne przyznawanie tych środków i mówienie o tym głośno, czym rzadko się do tej pory, co się rzadko zdarzało, byłoby fajnym rozwiązaniem. Zmieniając trochę temat, mocno właściwie zmieniając temat, bo rozmawiamy dzień przed niedzielnym wyścigiem na Służewcu, który właściwie zasadniczo kończy sezon. Tak? Przynajmniej tak prestiżowo, nawet jeżeli jakieś wyścigi będą się jeszcze odbywały w tym roku, tak. Właściwie tak, do Wielkiej Warszawskiej i to jest takie duże wydarzenie. Jak bym pan podsumował, może nie w kategoriach, które konie sobie dobrze radziły, ale jak sobie tor radził i jak sobie firma radziła z tym całkiem sporym wyzwaniem w tym roku? Rok 2013 był szczególny ze względu na to, że niezależnie od czterech głównych gonitw, czy głównych dni wyścigowych, które mieliśmy, czyli to jest Derby, Dzień Arabski, Saunerzer i Wielka Warszawska, która rzeczywiście na jesieni zazwyczaj kończy ten cztery główne, najważniejsze dni w sezonie. Jest to setna rocznica odbywania się Wielkiej Warszawskiej w Warszawie. Także to rzeczywiście jest fajna rocznica. Ona zbiega się również z uruchomieniem środków na renowację Służewca. Pamiętajmy o tym, że od 1939 roku praktycznie rzecz biorąc ten Służewiec, cały ten kompleks 140-hektarowy nigdy nie został poddany żadnej renowacji ani remontom. W związku z tym to, co się w tej chwili chyliło ku upadkowi, w tej chwili zaczyna powstawać na kolana z kolan, pewnie stanie na nogi w przyszłym roku. Mam nadzieję, że setna rocznica Derby, która przypada w przyszłym roku, już będzie można ją oglądać z trybuny, siedząc, grając w normalnych warunkach, a nie stojąc przy płocie. Wojciech Szpil, prezes Totalizatora Sportowego, w niedzielę Wielka Warszawska, na którą na temat wspólnie z Totalizatorem zapraszało i zaprasza. Obawiam się, że bilety, które rozdawaliśmy, zaproszenia, które rozdawaliśmy na Facebooku już się skończyły, no ale i tak, rozumiem, bez problemu można bilet kupić w kasie i w niedzielę przyjść na warszawski tor. Dziękuję bardzo, rozmawialiśmy w Sopocie przy okazji Europejskiego Forum Nowych Idei. Dziękuję.